Witajcie moi kochani w dawno nieoglądanej i niesłyszanej słowoterapii. Ten kanał zmieni troszeczkę formułę, bo drogą prób i błędów widzę, że chyba za bardzo moje wywody są akademickie i po prostu nie było tak wielkiego zainteresowania, chociaż to temat zupełnie niszowy, więc też zdawałam sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie, ale postanowiłam troszeczkę tknąć życia i również w słowoterapii opowiadać Wam o tym, o czym piszę generalnie, czyli żebyście mogli spojrzeć na świat moimi oczami, na różne sprawy i na różne zagadnienia, no bo wielu z Was mówi, że moje słowa czy książki są dla Was w jakimś sensie terapeutyczne, więc również podchodzą pod tą formułę słowo terapii. Już nie obiecuję, nie zarzekam się, że to będzie raz na tydzień, że to będzie raz na dwa tygodnie, bo po prostu będzie to wtedy, kiedy będzie mi w duszy grało. Oczywiście nie zapomnijcie, tak jak zawsze, polajkować, zostawić dzwoneczka. A teraz już zapraszam Was na odcinek bardzo refleksyjny, a zarazem taki, który dotyczy każdego z nas, bo dotyczy po prostu naszej obecności w pewnym medium. Dożyliśmy, kochani, bardzo dziwnych czasów. Rozmawiamy z naszymi sąsiadami przez net zamiast przez płot. Bywają ludzie, którzy uprawiają miłość przez kamerkę. Naszych domowników zbieramy na obiad za pomocą telefonów bądź też SMS-ów, a święta obchodzimy online. I tym samym, kochani, doszliśmy do pewnej ściany cywilizacji. Moje pokolenie należy jeszcze do ludzi, którzy urodzili się nie znając internetu, więc po prostu jesteśmy takimi dinozaurami, natomiast nasze dzieci już nie. To jest zupełnie inne pokolenie, pokolenie apki. To pokolenie cechuje natychmiastowość. Oni wszystko muszą wiedzieć od razu. Oni nie muszą wiedzieć wszystkiego, ale ich priorytetem jest to, żeby wiedzieć jak najszybciej i gdzie to znaleźć. Dla nich stan online jest naturalny, jak spanie i jedzenie i bardzo często pracując są cały czas w kontakcie ze swoimi rówieśnikami, mają pootwierane komunikatory i po prostu dla nich to jest tak bardzo naturalne, jak dla nas jest z kolei to tak bardzo nienaturalne. I pojawia się tutaj wiele dręczących nas pytań, co jest prawdą, a co nie, jak docierać do informacji, komu wierzyć, a komu nie, komu ufać, a komu nie. Po prostu tych pytań jest mnóstwo i na nie nie ma odpowiedzi. Najważniejsze pytanie jest, jak być wolnym, pozornie, nie mając tej wolności, bądź też odwrotnie, jak to się dzieje, że pozornie wydaje nam się, że jesteśmy wolni, ale tej wolności nie mamy. Pytań jest wiele i żadnej odpowiedzi. Jak ja sobie z tym radzę? Po prostu wierzę w mądrość jednostki. I nie jest to moja taka naiwna wiara, tylko przestudiowanie historii dziejów ludzi pokazuje, że takich wartości jak wolność, wiara, nadzieja tak naprawdę nie można zabrać człowiekowi. Nie można zabrać czegoś, czego mu się nie nadało, bo po prostu my przychodzimy na świat z tymi wartościami, one są w nas drukowane. Człowiek nie może nam odebrać czegoś, czego nam nie nadał. Może jedynie wyrwać nam je z serca razem z sercem. Ale pomyślcie, komu potrzebny jest martwy niewolnik? Wiara, wolność, prawda, nadzieja są zapisane na pendrive'ach naszych dusz, których rząd chce dzierżyć net. Ale póki co nie ma kodów dostępu, choć bardzo stara się je złamać. Bardzo chce złamać i uzyskać dostęp do naszego hasła. Od lat korzystam z narzędzia, którego tak naprawdę nie lubię, ale którego siłę przebicia bardzo doceniam. Jak to mówią, sypiam z wrogiem, z premedytacją. Mowa oczywiście jest o internecie. Od lat z niego korzystam, pracuję, czerpię informacje, czerpię wiedzę. I tak naprawdę, reasumując te lata, bardzo wiele się z niego nauczyłam. Nauczyłam się, że nie można oceniać ludzi, że niekoniecznie ktoś grzebiący w swoim telefonie jest bezmyślnym człowiekiem, który tylko skroluje internet i social media. Być może właśnie pracuje,
być może uczy się, być może właśnie kogoś pociesza, być może się modli, być może rozmawia z rodziną. Nauczyłam się, że najważniejsze relacje to nie te w sieci, ale wtedy, kiedy mogę usiąść koło ciebie, wziąć cię za rękę i przytulić się do psa, do kota, poczuć ich ciepło. Nauczyłam się jednak również, że kontakty z internetu to nie zawsze są martwe dusze. Zdarzało mi się być pociechą dla ludzi, których nigdy na oczy nie widziałam, ale do których docierałam dzięki internetowi. Ale też i w drugą stronę bywały momenty w moim życiu, kiedy ktoś mi rzucił takie koło ratunkowe. Kiedy osoby, których nie znałam, nigdy nie widziałam w rzeczywistości, w realnym życiu, pokrzepiły mnie jakimś słowem, podniosły mnie na duchu i dały znowu takiego kopa do działania, dały mi motywację do tego, żeby iść naprzód. Nauczyłam się, że trzeba ważyć słowa, zwłaszcza te pisane. Pamiętajcie o tym. Słowa nie odzwierciedlają naszych emocji, nie pokazują, jak nam błyszczą oczy, nie pokazują, jaki jest grymas na naszych buziach, kiedy piszemy. Czasami jakiś brak kropki, bądź też jej opaczne postawienie, niewłaściwe użycie danego słowa. Chociaż niewłaściwe to też jest niedobre słowo. Po prostu może użyte słowo w naszym rozumieniu było właściwe, natomiast wyfrunęło, poleciało w świat, czasami wraca jak bumerang i rani. Rani zadaje ból i po prostu nie da się już tego słowa odwrócić. Nauczyłam się, że w sieci nie zawsze znaczy nie, a tak nie zawsze znaczy tak. Coraz częściej niestety znaczy na odwrót. Nauczyłam się, że życzliwość jest jedną z niewielu rzeczy, która rozdawana pomnaża się. Pomnaża się i rozprzestrzenia jak wirus pewnej choroby, którego wypowiadanie głośno może wywołać w dzisiejszym świecie bardzo duże emocji, a zwłaszcza w negatywnym kontekście może sprawić, że zostaniesz zablokowana, bądź też zablokowany. Nauczyłam się, że brak zasięgu nie oznacza końca świata. Wręcz odwrotnie. Prawdziwe życie leży w offline, a nie w online. Jest jeszcze tyle książek do przeczytania, tyle ogródków do opielenia, tyle szlaków nieprzybytych, tyle ludzi do odwiedzenia, do poznania. Także naprawdę będzie co robić offline w naszym życiu, gdy pewnego dnia wyłączą nam zielone światełko. Tyle, że nie będziemy mogli tego nigdzie opublikować i afiszować się z tym na popularnych portalach społecznościowych. Ale czy to będzie nam wtedy potrzebne? Nauczyłam się, że rezygnacja z kontroli wirtualnego życia daje nam poczucie wolności. W nas, takie wewnętrzne. I może to jest jedyne miejsce w nas, którego nie można nam zabrać, kiedy próbuje nam się zabrać wszystko. Nauczyłam się, że nie ma co się martwić, kiedy znikną nam kontakty, kiedy ktoś zhakuje nam konto na Facebooku. Prawdziwi przyjaciele są offline, tak jak już powiedziałam, i oni nas odnajdą, oni na nas poczekają, aż wrócimy. Tak więc to są cenne lekcje, które wyniosłam z netu i proszę Cię o odrobinę dystansu do internetu. Naprawdę on nie jest całym naszym światem, mimo że jest naszym bardzo ważnym światem, mimo że też korzystam z niego pełnymi garściami, żeby móc docierać do ludzi. Ale oczywiście, kiedy pewnego dnia wyłączą mi to światełko, to nie będę się tak bardzo martwiła. Będzie mi brakowało moich odbiorców, ale wiem, że oni się pojawią w życiu realnym, offline. Bo tylko to życie tak naprawdę się liczy. Więc jeśli pewnego dnia wyłączą nam to zielone światełko, to nie wpadaj w panikę. Być może okaże się to prawdziwym dobrodziejstwem dla świata. Dla tego świata, który przeżyje. Świata offline. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek. Nie zapomnijcie polajkować, bądź też dodać komentarz. I do następnego razu, kiedy? Nie wiem. Jeśli będziecie subskrybowali mój kanał, to na pewno dostaniecie powiadomienie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pa!